Do tej pory chyba nikt nie przeprowadził w pełni badań, które by udowodniały, że energia elektryczna czy elektromobilność jest tym czystszym w pełni, czystszym rozwiązaniem w stosunku do tej klasycznej motoryzacji. Z drugiej strony nikt też w pełni nie powiedział, że jest na odwrót. Wydaje mi się, że patrząc na elektromobilność musimy patrzeć w takim szerszym kontekście. W przypadku rynku polskiego ten ślad węglowy, mówię tu o produkcji samej energii, no niestety jest dość duży. Nasze elektrownie pracują w oparciu o węgiel, w związku z tym te zanieczyszczenia są produkowane. I bardziej mówimy dzisiaj o przesunięciu punktu zanieczyszczenia z miasta, z centrum miast, na zewnątrz, tam gdzie ulokowane są elektrownie, niż o ograniczeniu w całości śladu węglowego. Mówiąc o produkcji samochodów, oczywiście tutaj też wiele zależy od tego, jak ta produkcja jest prowadzona. Wydaje mi się, że producenci samochodów rzeczywiście starają się na nią patrzeć z punktu widzenia ekologii. Zakład chociażby BMW lokowany.